Motor Lublin, który jako Beniaminek miał walczyć o utrzymanie, po 8 kolejkach znajduje się z GKS-em Katowice bardzo widocznie w górnej połowie tabeli. Pytanie tylko, czy ta drużyna pod wodzą nowego trenera od teraz zawsze będzie sobie tak dobrze radzić, czy jest to chwilowy wzrost jakości wynikający z radości towarzyszącej powrotowi do Ekstraklasy po latach. Niestety najbliższy mecz z Pogonią Szczecin zdaje się wskazywać na tę drugą opcję, bo padła w nim tylko jedna bramka i po najprościej rozegranym rzucie rożnym zdobyli ją goście. Jak jednak wiemy, porażki bardzo motywują piłkarzy Motoru do ciężkiej pracy i jej efekty było widać już w kolejnym wyjazdowym starciu z Widzewem Łódź, gdzie przez pierwszą połowę widniał wynik 0-0, ale w tej drugiej na listę strzelców wpisał się Kalis Hanner, a kropkę nad i po krótkiej wymianie piłki z Ceglarzem postawił najlepszy do tej pory strzelec w Ekstraklasie Samuel Mraz. O nim zresztą cały czas przypominają media, chociaż jednak wbrew tym pogłoskom trudno spodziewać się, że Słowak faktycznie zdoła pobić rekord strzelecki Ekstraklasy. Mraz gwarantuje jednak nie tylko bramki, ale także doskonałe asysty i przypomniał o tym w najbliższym meczu wyjazdowym z liderem Ekstraklasy, Lechem Poznań, przeciwko któremu wyłożył piłkę do Kalis Hannera, a ten popisał się fantastycznym strzałem w samo okienko bramki, no i w taki sposób Motor zgarnia kolejne 3 punkty. Ale wbrew pozorom, ten pojedynek wygrał Birkić, który popisał się wieloma genialnymi interwencjami i został za to nagrodzony statuetką dla najlepszego piłkarza meczu. Niestety nie zawsze jest tak kolorowo i nieco lepiej grającą w ostatnim czasie obronę Motoru 25 października potężnym strzałem z dystansu wyjaśnił Bakis. I chociaż niebawem Simon przeprowadził akcję pozwalającą doprowadzić Motorowi do wyrównania, mecz ostatecznie zakończył się remisem. No i ogólnie był bardziej emocjonujący niż kolejne starcie z Zagłębiem Lubin, którego proszę sobie wyobrazić, piłkarze grali, jakby dostali wylewu w niedorobionej grze komputerowej. Minuta 17 i Mata dosłownie podaje piłkę do Kalis Hannera, a ten oczywiście bez problemu wykłada ją Mrazowi i mamy 1-0, a po rozpoczęciu drugiej połowy meczu, no było jeszcze ciekawiej, no bo co tutaj zrobili obrońcy, a przede wszystkim bramkarz, to się nawet fizjologom nie śniło. Ostatecznie, gdy Motor nieco się rozluźnił i wiedział już, że wygra ten mecz, goście z Lubina zdobyli bramkę, no ale oczywiście 3 punkty zostały i tak w Lublinie, gdzie cały czas występuje także najczęściej asystujący zawodnik tego sezonu, czyli Kalis Hanner, nad którym to zachwycają się kibice. Jednocześnie dowiedzieliśmy się także, że w tej kolejce Van Buren z Krakowi zdobył hat-tricka. No i co? No i jajco, 3 gole w Ekstraklasie to zbyt mało, by dostać informa w FC25 i if you know what I mean. Przejdźmy jednak do spraw ważniejszych, a taką jest wyjazdowy mecz z Radomiakiem, rozegrany w śniegu już pod koniec listopada. Pogoda nie była łaskawa, ale dla gospodarzy łaskawy nie był także Piotr Ceglarz. Fantastyczne uderzenie z dystansu i mamy 0-1. Niestety lada moment zagapienie Wójcika wykorzystał Wagner i zdobył całkiem niezłą bramkę wyrównującą, ale jak wspomniałem, Ceglarz był tego dnia bezlitosny. Końcówka pierwszej połowy, kolejna odpalona rakieta i bramkarz Radomiaka znowu był bezradny, a 3 punkty jadą do Lublina, gdzie w najbliższy weekend przyjechała Jagiellonia, ale o dziwo to starcie nie przyniosło żadnych bramek. Pod koniec meczu Kalis Hanner był bliski, by doprowadzić do wylewu podobnego do tego z meczu z Zagłębiem, jednak ostatecznie piłka przeleciała nad poprzeczką, a bramki kibice doczekali się dopiero w wyjazdowym meczu z Krakowią, którą nie po raz pierwszy w tym sezonie uderzeniem z dystansu ugodził Piotr Ceglarz, dzięki czemu Motor nie po raz pierwszy zgarnia w wyjazdowym meczu 3 punkty. No ale prawdziwy hit odbył się 8 grudnia przeciwko GKS-owi Katowice, który na początku grał bardzo ospale i szybko został wyjaśniony przez Kalis Hannera po asyście Wórskiego. Dosłownie kilka minut później Niemiec wraz z Mrazem wykorzystali pogubioną obronę gości i mamy 2-0, a już w minucie 21 ten sam duet podwyższył ponownie wynik spotkania. Po tej bramce Motor nieco zwolnił, a trener Rafał Górak musiał zrobić swoim piłkarzom w przerwie niezłą suszarkę, bo w drugiej połowie ta ekipa była nie do poznania i parła ile sił w nogach, czego efektem jest bramka honorowa zdobyta przez Bergiera, który kilka minut później ponownie wpisał się na listę strzelców. Od tego momentu mecz był niezwykle emocjonujący, ale finalnie 3 punkty zostały w Lublinie. W najbliższym pojedynku 3 punktów nie chciała wypuścić również Pogoń Szczecin, ale
ale bramka zdobyta przez Simona po wrzutce Ndiaye szybko uświadomiła dumie Pomorza, że to nie będzie łatwa sprawa. Jeszcze w pierwszej połowie meczu Kaliskaner zakręcił się z piłką i wyłożył ją Mrazowi, a ten dokonał formalności w swoim stylu i ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 0-2, a najlepszym piłkarzem wybrano Kikisa, na którego trener od dawna zwraca uwagę, że nie jest to piłkarz, który strzela najwięcej goli i zalicza najwięcej asyst, ale jego wkład w grę zespołu jest niesamowity, żeby nie powiedzieć kluczowy. W ostatnim meczu tego roku niewielu jednak pamiętało o wyczynach Simona, a każdy mówił o tym, co zrobił prawy obrońca Motoru. Minuta 32, Wójcik i sprawa wyjaśniona. Bramkarz Lechii nawet nie rzucał się do tego uderzenia z ponad 30 metrów. Fantastyczny gol. No to jednak nie koniec, bo w minucie 55 goście oddali swój pierwszy strzał w tym spotkaniu i doprowadzili do wyrównania, no ale na to odpowiedź niebawem dał rezerwowy Krzysztof Kubica. No jak to jest możliwe, że w jednym meczu padają dwie tak fantastyczne bramki? Odpowiedź jest prosta, to po prostu ekstra klasa. Motor zasłużył tego dnia na zwycięstwo, ale futbol nie jest sprawiedliwy. Minuta 90, drugi strzał Lechii i mamy 2-2. No jednak kibice nie płaczą nad tą stratą punktów, bo ją rekompensują piękne bramki. Piłkarze z Lublina mieli nadzieję na podobny popis umiejętności już w najbliższy weekend, gdy to rozegrany został mecz przyjaźni ze Śląskiem Wrocław, no ale tutaj niestety kibice nie doczekali się fajerwerków i spotkania zakończyło się bezbramkowym remisem, ale za to lada moment trener Don ogłosił, że do drużyny w tym okienku transferowym, prosto z Antwerp, dołączy jeden zawodnik, a jest nim młody, perspektywiczny Wiktor Udoch, radzący sobie na napadzie, jak i obu stronach pomocy. Więc w razie kontuzji któregoś z piłkarzy, ten gość wejdzie na każdą ofensywną pozycję, chociaż trener po cichu liczy, iż zrobi z Nigeryjczyka gwiazdę ekstraklasy. Z kolei w świecie też wcale nie działo się mało. Nico Williams dołączył do Chelsea za ponad 124 miliony euro, Kamavinga zasilił Manchester United, Nunes Milan, a Stones Newcastle. Ciekawym transferem jest też chociażby przejście Trossarda z Arsenalu do Paris Saint-Germain za prawie 40 milionów euro lub przejście Gorecki do Liverpoolu. Ogólnie jak na zimowe okienko działo się bardzo dużo, ale niestety niedużo działo się na starcie lutego w meczu z Krakowią, bo pojedynek ten zakończył się bezbramkowym remisem, no ale za to już po kilku dniach w meczu Pucharu Polski z Lechią Gdańsk kibice zobaczyli, co potrafi Wiktor Udoch, który zastąpił lekko kontuzjowanego Mraza. Minuta 34 i Nigeryjczyk przeprowadza fantastyczny rajd, po którym wykłada piłkę do Kaliskanera i mamy 1-0, a w końcówce meczu sam Udoch był sobie strzelcem i asystentem, bo sam doprowadził do wylewu, sam zabrał piłkę, sam pomknął na bramkę i sam strzelił gola. Motor Lublin awansuje do kolejnej fazy pucharu, a Udoch spodobał się kibicom. Niestety w ostatnim prezentowanym dzisiaj meczu z Jagiellonią Nigeryjczyk nie wystąpił w podstawowym składzie i ten zakończył się bezbramkowym remisem, no ale i tak po 22 kolejkach Beniaminek, który miał walczyć o utrzymanie, ma tylko 5 punktów straty do lidera, którym jest Lech Poznań. No i kto wie, może wydarzy się tutaj jeszcze jakiś piłkarski cud. Na dnie tabeli znajdują się natomiast Radomiak, Korona i Stal Mielec. W klasyfikacji najlepszych strzelców Izak przeskoczył Mraza, no ale patrząc na to, co wyprawia w tym sezonie Lech Poznań, nie jest to zaskakujące. To także Chotić jest jednym z najczęściej asystujących zawodników, jednak piłkarze Motoru Lublin mają w tym rankingu jeszcze sporo do powiedzenia, no a przede wszystkim to bramkarz żółto-biało-niebieskich zachował do tej pory najwięcej czystych kont. W pozostałych ligach Premier League znowu zjadana jest przez Manchester City, którego nie imają się kontuzje. W La Liga Atletico walczy z Barceloną, choć warto też zwrócić uwagę na fatalną postawę Realu Madryt po transferze Kyliana Mbappe. W Niemczech wszystko wraca do normy i po sukcesie Bayeru Leverkusen na tron znowu siadł Bayern Monachium. W Serie A trwa zaciekła walka, ale póki co prowadzi tutaj Napoli. Natomiast w Ligę wszystko rozstrzygnie się najpewniej między PSG i AS Monaco. Z kolei w Europie oczywiście rządzi Manchester City, no i zresztą wszystkie drużyny z Anglii wywalczyły bezpośredni awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów. W Lidze Europy o swojej obecności daje znać Osimhen, bo to Galatasaray zajmuje pierwsze miejsce w tabeli, a z kolei w Lidze Konferencji nie ma żadnych niespodzianek, no i tutaj dominuje po prostu Chelsea. Pytanie natomiast, czy Motor Lublin podtrzyma swoją formę i już w najbliższym sezonie będzie walczyć w którymś z tych europejskich pucharów? No tego dowiemy się w kolejnym odcinku. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!